Beata Stanisławska, Konin Gospel Choir. Który raz śpiewaliście w Gniewie? W Gniewie po raz pierwszy, ponieważ dopiero od 3 lat festiwal jest w Gniewie. Ostatnio byliśmy na 15. festiwalu bodajże w Osieku. To już było 3 lata temu, myślę. Może 4. Jak zaczęła się Pani historia z muzyką gospel? Moja historia z muzyką gospel rozpoczęła się od festiwalu w Osieku w 2003 roku. Wtedy jeszcze nikt nie słyszał o takim rodzaju muzyki, albo znaliśmy go tylko z telewizji. W 2003 roku po raz pierwszy zobaczyłam muzykę gospel na scenie, na żywo i ujęło mnie to niesamowicie. Tego samego roku jeszcze powstał chór w Koninie, 12 października. Także to było niesamowite doświadczenie. Jak wygląda na co dzień praca z tym chórem? Spotykamy się od 12 lat w niedzielę, 3 godziny popołudniowe spędzamy wspólnie, śpiewając przy okazji, a tak naprawdę przyjaźnimy się, wspieramy, czynimy bardzo wiele działań charytatywnych, jesteśmy bardzo aktywni społecznie i łączy nas niesamowita nić i ta muzyka jest dopełnieniem w zasadzie takiej idei, pod którą wszyscy podpisujemy się. Muzyka gospel to ogłoszenie Ewangelii. Czy udaje się Wam też poprzez śpiew, właśnie też poprzez świadectwo życia, właśnie żyć tak jak uczniowie Pana Jezusa? Mam nadzieję, trzeba o to spytać tych, którzy nam się przyglądają. Możemy być nieobiektywni, chociaż zaryzykuję, że rzeczywiście w naszych życiach muzyka gospel jest żywa nie tylko poprzez dźwięki, ale poprzez Słowo Boże, poprzez wszystko to, co ze sobą niesie Pismo Święte i wszystko to, czego doświadczamy, spotykając się z ludźmi, którzy tę muzykę uprawiają. Muzyka według Pani jest mocnym nośnikiem także wiary? W obecnych czasach na pewno. Myślę, że nie doceniamy jej siły tak naprawdę. Zwłaszcza dla ludzi młodych jest to ogromnie ważne, żeby Kościół był żywy, żeby Kościół był pulsujący życiem i żeby łamać stereotypy, że wiara nasza to nie jest tylko powaga i dostojeństwo, tylko że można naprawdę uwielbiać Pana Boga w bardzo radosny sposób i nie powinniśmy się absolutnie tego wstydzić, a muzyka jest jakby takim pośrednikiem w tym wszystkim, więc święty Augustyn mawiał, że kto śpiewa, modli się podwójnie, więc na pewno jest to ogromna siła i ona bardzo przemawia do młodych ludzi, także chciałabym, żeby takich zespołów było coraz więcej, a rzeczywiście rodzą się i jak grzyby po deszczu. Obserwuję tutaj, co się dzieje, bardzo dużo dzieci, które biorą udział w warsztatach, to jest naprawdę budujące i to jest, myślę, że powinniśmy inwestować, bo to jest przyszłość naszego Kościoła. Taką przynajmniej mam cichą nadzieję i wiarę w to.